Sound City w Kids przedstawia. Lidia Miś w pewnym teatrze lalek. Laleczka. Na poddaszu w pracowni lalek sławnego mistrza Zenona paliło się światło. Do ukończenia dzieła, nad którym pracował przez ostatni tydzień, zostało mu kilka minut. Stary lalkarz poprawił okulary, zamoczył pędzel w farbie o odcieniu malinowym i powoli zarysował usta. Teraz przyszła pora na policzki. Trochę czerwieni, oranżu i bieli. Wszystko w dokładnych proporcjach. Dwoma sprawnymi muśnięciami pędzla sprawił, że porcelanowa twarz laleczki nabrała rumieńców, jak gdyby się zawstydziła. Lalkarz przygryzł zębami końcówkę pędzla i odstawił marionetkę na stojak dokładnie w chwili, gdy do pomieszczenia weszła jego żona. Pani Anna pomagała mężowi w fachu. Była niemal tak dobrą krawcową, jak jej mąż wytwórcą lalek. Ich marionetki zachwycały dzieci w teatrach całej Europy, Azji i Ameryki Północnej. O wybitnym lalkarzu i jego rzemiośle po raz pierwszy mówiono w mediach już pół wieku temu. Mistrz podniósł się z krzesła i z odległości kilku kroków popatrzył na laleczkę. Poczucie troski wyraźnie malowało się na jego twarzy. Marionetka miała ciemne włosy, które lekką falą spływały na ramiona. Perłowe oczy spoglądały na swojego stwórcę jak żywe. Wydawało się, że wachlarz rzęs zaraz mrugnie, a rumiana twarzyczka przemówi, wprawiając w ruch pełne malinowe usta. Pan Zenon pewnie by się zdenerwował, gdyby coś się rozmazało. Dlatego laleczka wolała nie odzywać się ani słowem. Prawdziwa perełka! Westchnęła pani Anna z uznaniem, obserwując porcelanowe cudo z ramienia męża. Nie wiedziała, co w tej lalce jest tak wyjątkowego. Każda marionetka stworzona przez mistrza Zenona była osobliwa. Wszyscy to wiedzieli. Ale ta patrzyła z taką łagodnością w oczach i uśmiechała się tak subtelnie, że pani Annie na chwilę zabrakło powietrza w płucach. Musiała przyznać, że ta lalka była inna. Spojrzała na skrojoną sukienkę, którą trzymała w dłoniach i uznawszy, że musi nad nią jeszcze popracować, pośpiesznie wyszła. Widzisz? Mruknął stary lalkarz jakby do siebie, choć słowa te skierował do lalki. Anna też to dostrzegła. Ujął w dłonie malutki grzebek i zaczesał marionetce włosy, a na koniec przypiął błękitną spinkę. Żałuję tylko, że nie mogę cię zatrzymać. Nie jesteś moją własnością. Nie należysz do mnie. Ale bardzo się cieszę, że chociaż przez chwilę mogłem z tobą przebywać. Porcelanowe policzki przylgnęły do ciepłych dłoni. Czuły ojcowski dotyk, jakim na koniec obdarzył marionetkę pan Zenon, laleczka zachowa w swej pamięci i zabierze wszędzie tam, dokądkolwiek się uda. Wieści. W małym pomieszczeniu, gdzieś w podziemiach teatru lalek, panowało poruszenie. Tuzin marionetek, pacynek, jawajek i kukiełek chodziło w tę i we w tę, poprawiając garderobę i na głos wygłaszało swoje kwestie. Pacynka kaczka stanęła na samym środku okrakiem i zaczęła wygładzać pióra na kuprze. Jedno pióro raz za razem uparcie wystrzeliwało w górę i nie dawało się ułożyć.
a to za sprawą wczorajszego niefortunnego upadku, gdy miś, nie zważając na nikogo, zaszedł jej drogę. Kaczka jak to kaczka, nieco roztargniona, pchnęła wieszak. Ten zwalił palto na jej głowę, a na koniec zadkiem wylądowała w wiadrze. Wtedy fatalne piórko odstrzeliło w przeciwną stronę względem pozostałych. Słuchajcie, słuchajcie! Krzyknął Roman, który był jawajką o wyglądzie 16-letniego chłopca. Najczęściej grywał posłańców królewskich, młodych paniczy, a raz nawet Pinokia. Stanął tuż za kaczką z wycinkiem gazety porannej i czytał na głos. A kiedy nie czytał, przekrzykiwał ferajne. Czy wiecie, kto przyjeżdża? Czy możesz mi podać tasak? Zapytała Kamilla. Była to szczupła marionetka o rudych, kręconych włosach, która nade wszystko ceniła sobie niezależność. Lubiła dostawać takie role, w jakich mogła się wykazać. Pomachać mieczem, wykonać kilka salt albo strzelać z łuku. Ronia, córka zbójnika, jak dotąd to jej najdoskonalsza kreacja. Kamilla zatrzymała się przed Romanem i szturchnęła gazetę tak, że ta spadła na podłogę. Muszę odrąbać suwak z buta. Właśnie po najświeższych wieściach gazety przeszedł dziadek. Stara, zrzędliwa jawajka, wspierająca się na prawym drucie, którym to miała zwyczaj wybijać się w lalczyne stopy. Teraz jednak drut nadział gazetę i ta, szurając, poszła w ślad za dziadkowym krokiem. Drewniana lalka chciała się gdzieś zaszyć i jak najszybciej odzyskać utracony, święty spokój. Goście, goście, czas szykować due spaghetti! Obwieścił w swym ojczystym języku Roman, ignorując tym samym Kamillę i jej suwak przy bucie. Co powiedziałeś? Spytał miś pacynka, który w końcu skierował swą uwagę na jawajkę. Za misiem umilkli wszyscy pozostali. Czas szykować przyjęcie, goście nadchodzą! Wyjaśnił Roman, rozglądając się za gazetą, aby poprzeć nią swoją wypowiedź. A to spaghetti co oznacza? Zwolna zapytała babcia, również drewniana jawajka, jednak o milszym usposobieniu niż dziadek. W naszym kraju na przybycie dodatkowego gościa mówi się, że czas upichcić dwie porcje spaghetti. Rozumiecie? A już myślałam, że to jakaś twoja nowa kwestia. Babcia machnęła ręką i sobie poszła. Będziesz gotować? Spytała Kamilla. Roman złapał się za głowę. Zaraz, zaraz. Miś pojął, o czym mowa. Jakiego gościa? Na moje pióra! Znów nas będą wymieniać! Krzyknęła kaczka i z bojaźnią splotła przednie skrzydła na dziobie. Chciała teraz ukryć się przed całym światem. Och nie, nie może się ukrywać. Musi pokazać, że wciąż jest w stanie świetnie zagrać każdą rolę. Nie tylko może być kaczką dziwaczką, mamą małych kaczątek w brzydkim kaczątku czy złotą kaczkę. Może wykreować wszystko. Może nawet zagrać gąskę. W pluszowej kaczej głowie rozległ się głośny lament. Tylko mnie nie wymieniajcie, proszę. Nic nie pisali o wymianie, wtrącił Roman. Chociaż tamtym razem, gdy zabrali Ruzię, też o tym nie poinformowali. Ruzi pękła noga w sęku, krzyknął z oburzeniem dziadek. Tak, Ruzia. A zresztą nieważne. Miś machnął łapą i poprawił czapkę, która przecież miała być na bakier. Ale ja się pruję! Wrzasnęła kaczka i popędziła przed siebie. Pewnie dlatego, że wciąż miała zasłonięte oczy. A może przez to, że zawsze się wywracała. Tym razem walnęła łbem w szafę. Nie prujesz się!
babcia pokuśtykała za kaczką. Tylko złamało ci się pióro. To powiedziawszy, złapała za nie i wydarła z pluszowego kupra. Aaa! Wrzasnęła pacynka. Teraz jest jeszcze gorzej! Spokój! Ryknął miś. Ma być spokój! Ściągnął z wieszaka zielony kapelusz, wyjął z ręki babci kacze pióro i wsunął za tasiemkę. Wkrótce odbędą się próby do czerwonego kapturka. Na pewno ten kapelusz zostanie wybrany przez garderobianą i spocznie na głowie pana leśniczego. No! Krzyknął z oddali dziadek. Bo jak nie będzie ciszy, to się do was przejdę! I zamruczał pod nosem. Banda aktorów jedna! I pogroził drutem. Ale tego nikt nie mógł widzieć, bo nikt nie wiedział, gdzie się dziadek zaszył. Dołączy do nas nowa marionetka! Roman powiedział to z takim namaszczeniem i włoską finezją w głosie, jakby delektował się każdym słowem. Nie można było tak od razu? Spytał miś. Marionetka? Rozległy się szepty. Nowa? Niosły się głosy. To prawdziwa sława! Wyszła ponoć z rąk samego mistrza lalkarza Zenona. Zenona? Powiedział ktoś. U nas? Zdziwił się któryś. Jedno jest pewne. Dziadek wyłonił się z ciemności. Teatr nie umiera! Teatr ma się dobrze! Perełka. Do podziemnego pomieszczenia przez małe okno przedostawało się poranne światło. Mleczna smuga rozbijała pyłki kurzu i padała na pudełko ustawione w pionie. Gdyby ktoś nie wiedział, że karton znajduje się w piwnicznym składziku lalek, można było przypuszczać, że stoi na wielkiej teatralnej scenie. Miś uznał scenografię za doskonałą. Według Romana punktowe światło było w prawdziwym, włoskim, minimalistycznym stylu. Rozmyte ciemne tło, kartonowa szafa w centralnym punkcie oświetlona jednym, aczkolwiek konkretnym blaskiem. Do tego jeszcze ta gra iskrzących się drobinek kurzu, swobodnie opadających z góry na dół. Żadna marionetka, kukiełka, jawajka ani pacynka nie poruszała się nawet o milimetr. Były przecież zawodowymi aktorami, które potrafią zachować się w każdej sytuacji. Także wtedy, gdy nie znają scenariusza wydarzeń. Nie teraz, później przyjdzie im improwizować. Teraz miała panować cisza na planie! Ciekawe, czy w tym pomieszczeniu są jacyś ludzie? Pomyślała laleczka ukryta w szafie. Ciemnowłosa marionetka przylgnęła uchem do kartonowej ściany i nasłuchiwała. Nic. Odpowiedzią była cisza. Przystawiła oko do szpary, ale oślepił ją blask słonecznego światła. Cofnęła się o krok. Lecz nie poczuła za plecami wsparcia, bo w tym właśnie momencie rozwarły się drzwiczki pudełka. Najwyraźniej ktoś pomylił strony. Lalka zamachała rękami, chcąc schwytać się czegokolwiek i wypadła tyłem. Wydawało jej się, że spada całą wieczność. Chwile krótkiego życia przemknęły jej przed oczami. Zobaczyła panią Annę, jak wręcza jej piękną sukienkę i przyszywa do kokardki niebieski koralik. Wspomniała łagodne spojrzenie pana Zenona i ciepło jego dłoni, gdy ją malował. Gdyby lalkarz wiedział, że przyszło jej się rozbić tuż po tym, jak ją sprzedał. Ale zaraz, zaraz, już powinna się roztrzaskać, jakby nie było runęła jak długa. Tymczasem na plecach wyraźnie czuła czyjś dotyk. Dotyk tak pewny i ciepły, jak mistrza Zenona.
Spojrzała w górę i tuż nad sobą ujrzała twarz pluszowego misia. Miś, jak żył, nie widział równie perłowych oczu. Dobrze, że zdążył zareagować i złapał laleczkę w samą porę. Była taka krucha. A ta twarzyczka? Ufne oczy uśmiechnęły się i zamrugały. Odpowiedział jej tym samym. Pojawiłaś się jak ser na makaroni w samą porę, rzekł Roman i się ukłonił. Kaczka obeszła misia i stanęła z drugiej strony. Ale jesteś ładna, dziobnęła rąbek jej sukienki. I sukienkę masz ładną. O, będzie z ciebie gwiazda, dorzuciła babcia. Dobrze, że nie przyszła ci z pomocą kaczka. Kamilla stanęła przed leżącą marionetką i podała jej rękę, by mogła się podnieść. Nie ma co, wtedy nie nadawałabyś się nawet do wymiany. Miś wsparł marionetkę, gdy wstawała. Kiedy była już na nogach i mógł się swobodnie odsunąć, nie odstąpił od niej. W tym momencie trzy świnki pacynki wypchały wózek na kółkach. Były na nim kolorowe wstążki, które tu i ówdzie swobodnie zwisały ku podłodze. To taki włoski zwyczaj, powiedział misio. Choć nie rozumiem, dlaczego włoski, skoro jesteśmy w Polsce. Już tłumaczę, zaczął Roman. Ktoś zrozumiał mnie opatrznie, jest u nas we Włoszech takie powiedzenie. Jak ma się pojawić gość, robi się dwie porcje spaghetti. A to jest spaghetti, wyjaśniła babcia, która przyrządziła to wstążkowe danie. Zza skrzyni wyszło kilka lalek, w tym dziadek. Z drugiej strony wyłonił się wilk, łupiąc raz w prawo, raz w lewo pomarańczowymi ślepiami. Laleczka cofnęła się o krok i stanęła na łapie misia, który wciąż był za jej plecami. Nie rozumiała, dlaczego jej policzki tak nagle poczerwieniały. Coburek! Powiedział dziadek, trącając dutem wilka. Poszedł ty, straszysz gościa! Dawać no tu bibelotkę! Rozkazał miś, klaszcząc w dłonie. I wtedy z każdego kąta, kufra, szafki, pudełka i wieszaka, z każdego rogu i zza szaf zaczęły wyłaniać się lalki. Pacynki ślizgały się po podłodze. Marionetki spuszczały się po linach wzdłuż ścian. Kukiełki przechadzały się, jakby były na szczudłach. A jawajki przeskakiwały z drucika na drucik, jak gdyby odbijały się na sprężynach. Każda lalka wyszła, aby ją zobaczyć. Jedna pomagała drugiej, większa niosła mniejszą. Inne pchały wózki, niektóre siedziały na wózkach, a te pchane były przez pozostałe lalki. Tak wjechała bibelotka. Była to porcelanowa laleczka, pozytywka baletnica z trochę potarganymi włosami i szeroko uśmiechniętą buzią. Miś podszedł do pozytywki, nakręcił sprężynę i puścił w ruch, obserwując, jak buzia bibelotki staje się jeszcze weselsza, a włosy powiewają i plączą się, czyniąc jeszcze większy nieład. Uradowana bibelotka zaczęła kręcić się wokół własnej osi, wydając przy tym dźwięki skocznej melodii. Wszystkie lalki zaczęły bić brawa, niektóre tańczyć, a inne śmiać się z tego, jakie pokręcona baletnica stroi miny i zezy. Marionetka spojrzała po zebranych. Ile tu może być lalek? Pomyślała. Nic nie mówisz? Spytała Kamilla. Nie bardzo wiem, gdzie jestem, odparła wzruszona. Nie spodziewała się tak miłego przyjęcia. Czy to jakaś hurtownia? Ty nie wiesz, gdzie jesteś, a my nie wiemy, jak się nazywasz, odburknął dziadek. To było niegrzeczne! Babcia krzyknęła na dziadka, po czym skierowała się ku marionetce. Wybacz mu, zupełnie nie ma manier. Przecież wypada jakąś na nią mówić. Wiesz, ile mamy bezimiennych lalek?
Dziadek powiedział swoje, obruszył się i lewym drucikiem, niczym laską, zaczął torować sobie drogę, by odejść. Oczywiście prawym się podpierał, gdyż z tej strony miał nieco krótszą nogę. Nie wiem, jak się nazywam. Może gdzieś jest to napisane? Na pudełku nie ma, odparła kaczka i potknęła się o własne łapy. Już sprawdziłam. To może ktoś cię jakoś nazwał? Spytała Kamilla z troską w głosie. Tak, potwierdziła marionetka. Powiedzieli o mnie perełka. Misio obszedł laleczkę dookoła, po czym stanął przed nią w powitalnej pozie. Perełko, witaj w teatrze lalek! Wykrzyknął to w taki sposób, jakby wyrecytował. W jaki przywitałby ją sam pan dyrektor, człowiek. Koniec. Jeżeli podobały ci się przygody perełki, to więcej z nich znajdziesz w książce W pewnym teatrze lalek autorstwa Lidii Miś, wydanej przez wydawnictwo Dreams. Link do książki w opisie. Był to fragment książki W pewnym teatrze lalek autorstwa Lidii Miś, wydanej przez wydawnictwo Dreams. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Hubert Tymiński. Maciej Sztomberek. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City Studio.